Witam, to jest już siódma lekcja. Siódma lekcja to podobno szczęśliwy numer naszego kursu liczb zespolonych. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy się zajmować pewnym wzorem, który został opracowany zresztą zaraz zobaczymy. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, że Z1 równa się R1 cis theta. Cis theta, tu miały być nawiasy, dlatego ta teta mi się tak trochę rozlazła przez moje niezdecydowanie co do tego, czym to miało się stać. Z2 to jest jakieś R cis phi. Mam dwa takie zety, no i kiedy je pomnożę ze sobą Z1 razy Z2, no to powiedzieliśmy sobie już, że to te moduły się wymnożą, a te części cisowe, no to stanie się coś takiego, że teta i phi dodadzą się i wyjdę na coś takiego. To już sobie udowodniliśmy wcześniej i wiemy, że to jest prawda. A teraz załóżmy, że Z1 jest równy Z2 i są równe w takim razie jakimś jednemu Z. To jest to samo, ta sama liczba. No to wtedy ile będzie równy Z1 razy Z2? Czyli po prostu Z razy Z równa się Z kwadrat. W takiej sytuacji, no to jest, R są te same, tak? R razy R mam, czyli R razy R. Zgodnie z tym tutaj, razy cis teta plus teta. Czyli mam r kwadrat cis 2 teta. Prawda? Kiedy jest r kwadrat. A kiedy będę miał z do trzeciej, czyli z razy z razy z, z do trzeciej, postępuję dokładnie tak samo analogicznie. Mogę to rozbić jako z razy z kwadrat. Czyli mnożę z razy z kwadrat. Z kwadrat sobie przed chwilą policzyłem. Czyli będę mnożył w tej chwili r cis theta razy z kwadrat, to jest moje z, razy z kwadrat, czyli razy r kwadrat cis 2 theta. Co się tutaj dzieje w tej chwili? R kwadrat razy r to jest r sześcian, a przy mnożeniu cisów ich argumenty tutaj te dodają się. Dodają się te kąty. Czyli będę miał cis z 2 teta plus teta, czyli będę miał cis z 3 teta. I kiedy tak będziemy sobie to mnożyć, odkryjemy, że ogólnie z do n tej równa się r do n tej razy cis z n teta. To jest właśnie wzór, który opracował sobie taki bardzo miły pan, który nazywa się Demoivre. I wzorów Demoivre'a będziemy używać. Zapiszę jego na nazwisko ku czci, prawda, żeby nie było. To był chyba Francuz, tak mi się wydaje. Tak się nazywał. Demoivre. Jeżeli byście się nie mogli czytać. Demoivre. I pan Demoivre właśnie wymyślił, że tak zachowują się liczby zespolone. Dokładnie jego wzór całościowy wygląda tak, że jeżeli mam r razy cosinus teta plus i sinus teta i całość tą podniesiemy do n tej, to wtedy będę miał r n w nawiasie cosinus teta, to jest po prostu mój cis teta, tylko że rozpisane, plus i sinus teta do n tej. Prawda? Bo to jest mnożenie, więc mam r do n tej i cosinus theta plus i sinus theta do n tej. I co tutaj jest najważniejsze? Że r do n tej razy, a cosinus plus i sinus to są jakby, to jest cis theta, czyli cis theta razy cis theta razy cis theta i tak n razy, czyli to jest theta plus theta plus theta plus theta. A więc ostatecznie już r do n tej cosinus z n theta plus i sinus też z n theta. To jest właśnie wzór Demoivre. Demoivre wymyślił takie twierdzenie. Teraz to udowodnię, jeżeli nie masz ochoty na to patrzeć, to przewin trochę film, jak skończę to udowadniać. Będę teraz udowadniał ten wzór metodą indukcji matematycznej. No to jak teraz to będziemy robić? No zobaczmy, ustalmy sobie, że P od N, załóżmy, jest moim jakimś wyrażeniem i to wyrażenie będzie takie, że r cis teta, już nie będę teraz tego rozciągał, tak, bo po co w sumie,
do n-tej będzie równa, czyli to, co mam na początku, to jest po prostu z do n-tej równa się rn cis z n teta, czyli to, co chcemy ostatecznie udowodnić. No i teraz zobaczmy dla n równa 1. Co się dzieje dla n równa 1? Lewa strona jest równa r cis teta, to jest po prostu lewa równa się r cis theta, bo to jest r cis theta do pierwszej. Tu mam r do pierwszej cis 1 razy theta, czyli prawa równa się też r cis theta. No to świetnie, pierwszy krok mamy z głowy. Lewa równa się prawa. I teraz będę sobie to uogólniać. Mamy, że dla jedynki się zgadza. No i teraz zakładając, że P od N jest prawdziwe dla N równego K, N równe jest jakieś K, to znaczy zakładam sobie coś takiego R cis teta do potęgi k jest równe r do k cis k teta. Zakładam, że to jest prawdziwe dla n równego k. Skoro było prawdziwe dla n równego 1, to może będzie też prawdziwe dla n równego k. Zobaczymy. Wtedy dla n równego k plus 1 będziemy mieli coś takiego. Będziemy mieli r cis teta do k plus 1 równa się. No i teraz jedziemy z tym. K plus 1 to znaczy, że to jest po prostu r cis theta k razy r cis theta jeszcze raz. Czyli mam tak. R cis theta do k razy r cis theta. Co dalej się z tym dzieje? Dalej to sobie rozbijam tak. Tu jest mnożenie, więc mogę zrobić, że r razy k cis theta jako samo cis też jest do k, więc tutaj powinienem wstawić do środka. A no więc po prostu tu już od razu korzystam z wzoru, że cis teta do potęgi jakiejś tam to jest cis k teta. Bo to sobie już udowodniłem wcześniej, że cis teta razy cis teta to jest cis teta plus teta, więc cis teta do n tej to jest cis n teta, czyli w tym przypadku k teta. I całe to mnożę przez razy r cis theta z tego poprzedniego razy r cis theta równa się. No i co tutaj teraz mam? Mnożę r ze sobą. R to będzie r k plus 1. R do k plus 1, bo to jest r do k tej razy r. A tutaj zostało mi cis k theta razy cis theta. Czyli to będzie razy cis k theta plus teta. Cis k teta plus teta. A to ostatecznie będę miał rk plus 1 razy cis. Kiedy teta sobie wyciągnę przed nawias, to będę miał k plus 1 razy teta. Czyli jak widzicie, indukcyjnie wykazałem, że dla k plus 1 to jest dla k plus 1, więc jak widzisz, udowodniłem to sobie wszystko ładnie, udowodnione jest indukcyjnie. Teraz jest jeszcze jedna rzecz, o której tylko szybko powiem tutaj. Z tego wzoru od razu bez problemu, strona mi się skończyła. Z tego wzoru od razu bez problemu wywnioskuję, że skoro z jest równe r cis teta, to wtedy sprzężenie z, nie modus sprzężenia, tylko sprzężenie. Sprzężenie z z do n-tej będzie równe z do n-tej sprzężone. To wynika od razu z wzoru Młagra, to po prostu mówię przy okazji tego, że sprzężenie z do n-tej to jest sprzężenie z do n. Ok. Co możemy sobie, do czego wykorzystać wzór, twierdzenie Młagra? Na przykład do czegoś takiego. Każą nam znaleźć pierwiastek z 3,
plus i do piątej. To jest, jak widzisz, postać kartezjańska jakiejś liczby, więc musimy ją najpierw zamienić, żeby skorzystać z wzoru Muagra, musimy ją najpierw zamienić, tak? Właśnie widzisz, że pojawił nam się nasz ulubiona płaszczyzna liczb zespolonych. Musimy ją zamienić w tej chwili, tę liczbę, na postać trygonometryczną. Co to teraz robię? I jest jedno, więc sobie tutaj robię 1 na osi liczb urojonych, pierwiastek z 3 przy rzeczywistych. Rysuję sobie teraz tutaj linię, tu jest jakiś kąt teta, tak? Opuszczam. No i liczę z naszego tangensa, żeby policzyć argument. Tangens teta, czyli po prostu ten kąt teta. Tangens teta, jak widzisz, to tutaj jest 1 do pierwiastka z 3, tak? 1 do pierwiastka z 3. Więc arcus tangens 1 do pierwiastka z 3, kąt teta jest równy pi szóstych. Pi szóstych to jest argument tej liczby zespolonej. Jeszcze potrzebujemy tylko moduł i zaraz będziemy mogli jechać dalej. Moduł z tej liczby, czyli moduł z pierwiastek z 3 plus i. Jaki będzie z tego moduł? No, moduł liczymy oczywiście w ten sposób. Liczymy sobie. To jest pierwiastek z 3 do kwadratu plus 1. Tu jest 1 razy i, tak? Plus 1 do kwadratu. Co jest równe oczywiście pierwiastek z 4 równa się 2. Tę liczbę już kiedyś wcześniej rozwiązywaliśmy chyba na jedną czy dwie lekcje temu, także te wyniki tak mi się kojarzą, że to już kiedyś widziałem. Takie déjà vu de moindre. Taki trochę głupi sucharek. No dobra, co my tutaj mamy? Mamy, że w takim razie z było równe pierwiastek z 3 plus i w formie kartezjańskiej, a teraz mamy 2 cis pi szóstych w formie trygonometrycznej, nasze z. No i teraz użyjmy wzoru de Moivre, nie po to się go nawyprowadzaliśmy, nie po to robiliśmy całą tę indukcję i te wszystkie wywody, żeby sobie po prostu go było. Wprowadźmy go w życie. Z do piątej. Z do piątej, czyli pierwiastek z 3 plus i do piątej. Czyli idąc dalej, jakim był wzór de Moivre? Gdzie go mieliśmy? Wzór de Moivre. Wzór de Moivre mówi nam, że z do n równa się rn, dr do n tej razy cis n teta. To był nasz wzór de Moivre. No czyli tak. R do n tej, czyli 2 do n tej, czyli do piątej w tym przypadku, razy cis n teta, czyli cis z 5 razy pi szóstych. Z 5 razy pi szóstych. No dobra. No to teraz już wystarczy to rozwiązać. To się stało w tej chwili banalne dzięki wzorowi Moivre'a. To są po prostu 2 do piątej. 32 cis 5 szóstych pi. Cis 5 szóstych pi. W tej chwili oczywiście następnym krokiem jest co? Jest rozbicie tego na 2. No całość. Cis rozbijamy, tak? 32 razy cosinus 5 szóstych pi plus i razy sinus 5 szóstych, to jest nasz cis 5 szóstych pi. No teraz jeszcze sobie narysujemy raz nasz ukochany układ współrzędnych, tym razem po to, żeby zobaczyć, ile to jest 5 szóstych pi. To jest 150 stopni, czyli tu mam ćwiartkę pierwszą, tu mam ćwiartkę drugą. 150 stopni będzie gdzieś tutaj, tu jest 150 stopni, 5 szóstych pi, więc mogę to zapisać również jako 180 minus 30, więc to będzie cosinus 30 i sinus 30, z tym, że cosinus ze znakiem ujemnym, jako że jest w ćwiartce drugiej, prawda? To wszystko jest trygonometria, już teraz się nie będę w to zagłębiał, więc to będzie minus cosinus 30 stopni, minus cosinus 30 stopni, bo leży w ćwiartce drugiej, miałem się nie zagłębiać w trygonometrii, razy plus i sinus 30 stopni równa się. No i teraz już po prostu liczę. Cosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2 z minusem, minus pierwiastek z 3 przez 2 plus i razy, a sinus to jest 1 druga. Sinus 30 stopni. No i teraz 32 na 2 to jest 16 i tutaj też jest 16, czyli to jest minus 16 pierwiastków z 3 plus 16 i. Proszę bardzo, to jest rozwiązanie
Z do piątej. Gdzie my tu byliśmy? Tego do piątej po prostu. O, jest tu. Pierwiastek z 3 plus i do piątej. Tyle właśnie wyniesie. Ok. Zrobimy sobie jeszcze coś. Jeszcze coś, żeby poćwiczyć trochę demuavra. Tu mam troszeczkę bardziej interesujące. Mam takie zadanie. Minus 1 plus i do minus 4. O, minus 4 potęga. To jest rzeczywiście ciekawsze. Co teraz tutaj robimy? No na razie się nie przejmujemy tym minusem ani niczym. Tu mi się trochę przesunął ten... Serio? Tu mi się trochę przesunął nasza siatka, która będzie teraz siatką, znaczy układem, płaszczyzną Arganda. Część rzeczywista, okej. I co tu teraz mamy? No to teraz sobie muszę narysować. I narysujemy sobie minus 1 plus i. Minus 1 jest tutaj i jest tutaj na górze. I jest tutaj na górze. Równe 1. Tu jest nasza liczba właśnie, minus 1 plus i. Narysuję sobie przerywaną, żeby potem liczyć łatwo moduł i argument. No i teraz co tutaj mam? No teraz sobie może dla mnie najpierw policzę moduł, czyli moduł z z. Moduł z z równe r równa się ile? No moduł to jest po prostu minus 1 do kwadratu, czyli część rzeczywista do kwadratu plus część urojona do kwadratu. Dodaję je do siebie, czyli to jest równe 1 plus 1, pierwiastek z 2. Moduł jest równy pierwiastkowi z 2. Teraz policzę sobie argument. Argument z. Argument z jest równy ile? Argument z to jest arcus tangens. Od razu już sobie zapiszę, co mi tam. Arcus tangens z 1 przez 1. Arcus tangens z 1 przez 1. Dlaczego? Dlatego, że... Znaczy arcus tangens 1 przez 1 to jest, przepraszam, mój argument to jest tutaj, musimy pamiętać o tym, że to jest argument ten z dużej. Tu jest cały argument ZZZ, przepraszam. Tutaj jest tangens 1 przez 1, czyli tutaj jest, tutaj ten kąt tutaj, to jest arcus tangens z pi czwartych, wyprzedziłem, to jest arcus tangens z 1, bo tu jest 1 przez 1, tutaj jest 1 przez 1, o tu w tym trójkącie, czyli to jest równe pi czwartych, ten kąt, pi czwartych. Ale ja muszę od 180 stopni, czyli od pi, odjąć pi czwartych, więc tutaj to trochę inaczej będzie, nie policzę tego w ten sposób. Zapomniałem, że to jest druga ćwiartka po prostu, więc argument tego z zeta będzie równe pi minus pi czwartych, czyli ten kąt po prostu. No bo tutaj mamy 180, tak odjęliśmy, już to kiedyś robiliśmy. 3 czwarte pi. 3 czwarte pi jest w tej chwili. Czyli cała moja liczba ostatecznie minus 1 plus i jest równe pierwiastek z 2 cis 3 czwarte pi. Tak wygląda moja liczba po zamianie na postać trygonometryczną. No i teraz użyjemy sobie wzoru demuavra, bo na to właśnie czekaliśmy, prawda? Już się nie możemy doczekać. Minus 1 plus i. Minus 1 plus i do minus 4. Co my tu mamy? Minus 4. My się tym nie przejmujemy. Po prostu robimy dalej tak jak trzeba. Pierwiastek z 2 do minus 4 robimy. Skoro tak trzeba, no to tak trzeba. Pierwiastek z 2 do minus 4. Razy cis z minus 4 razy 3 czwarte pi. I tyle. Co jest już po strachu, jeżeli chodzi o ujemną potęgę. W ogóle nie ma problemu. Jak się zachowujemy z tym? No to sobie odwrócimy, zrobimy, że to jest 1 przez pierwiastek z 2 do czwartej, bo ujemna potęga nam odwraca, no to już wiemy przecież bardzo dobrze. Rozbijamy cis. Tutaj się nam czwórki skróciły, więc mamy minus 3 pi. Rozbijam to teraz jako cosinus z minus 3 pi plus i sinus minus 3 pi. Plus i sinus minus 3 pi. I co my tutaj teraz dalej mamy? Pierwiastek z 2 do czwartej to jest 4, czyli to jest 1 czwarta razy. Ile jest cosinus z minus 3 pi? Jak się obrócimy, to obrócimy się tutaj, jakbyśmy tutaj taki miniaturowy naprawdę. To obrócę się 90, 180. Tutaj mam 362 pi i jeszcze pi, czyli cosinus 180 stopni ostatecznie.
czyli minus 1, czyli kosinus minus 3pi to jest minus 1, a i sinus 180 stopni to jest 0, czyli no, no dobra, napiszę plus 0 razy i. Plus 0 razy i. To nam się zredukuje. No i ostatecznie mam 1 czwarta razy minus 1 minus 1 czwarta. Spójrzmy, jaki niegroźny wynik się zrodził z czegoś takiego jak tutaj liczby zespolonej do minus czwartej, czyli czwartego stopnia pierwiastka z tego. No i to jest w sumie najstraszniejsze, jeżeli chodzi o wzory de Moivre'a. Jeszcze trochę może go potem będziemy używać w takim tam materiale dodatkowym, ale to zobaczę, czy dogram po prostu taką, czy nie, czy to już niewystarczające było. Powiem jeszcze taką może ciekawostkę na zakończenie, co się dzieje, kiedy dodajemy R-cis theta do jego sprzężenia albo mnożymy. Co się w ogóle dzieje ze sprzężeniami? Taka ciekawostka będzie. R-cis minus theta. To jest sprzężenie po prostu. Bo chcę tutaj zaznaczyć pewną rzecz. Tak w ramach po prostu zaznaczenia. R cis theta plus R cis z minus theta. No to teraz R sobie wyciągnąłem przed nawias, mam cis theta plus cis minus theta. Minus theta. Minus theta. Zapominam o tym minusie pisać go tutaj. No i równa się dalej. Co my teraz o tym możemy powiedzieć? Rozpiszę to sobie oczywiście na cosinus i tak dalej. Więc to jest moje cosinus theta plus i sinus theta. Dalej jadę. Plus cosinus z minus theta plus i sinus znowu nawias minus theta. O tak. To jest to. I co teraz tutaj zauważam? Teraz zauważam jedną bardzo ważną rzecz. Tutaj jest cosinus theta i sinus theta, to się wszystko zgadza. Cosinus minus theta to jest to samo co cosinus theta, więc tu mam cosinus theta plus cosinus theta. Prawda? To jest to samo, bo cosinus jest funkcją parzystą, cosinus minus x jest równe cosinus x. A tutaj mam minus i sinus theta, więc to się skróci, proszę Państwa. Tak właśnie będzie. Dlatego, że ten minus zawędruje tutaj. Sinus jest funkcją nieparzystą, sinus minus tety będzie minus sinus theta po prostu. I zostaniemy z czymś takim, czyli jeszcze ostatecznie to będzie po prostu 2 kosinusy teta razy r, oczywiście. 2 kosinus teta r. I co jest tutaj ważne, że to jest całkowicie rzeczywiste, że im od tego z, którego tam powiedzmy mieliśmy, jest 0. Z takiego, jeżeli z będziemy określać jako to, jeżeli to było z, z równa się to, to jego część urojona, to powiedziałem rzeczywista chyba, to przepraszam, jego część urojona będzie równa 0. Zawsze, kiedy dodajemy do siebie liczbę i jej sprzężenie, to wtedy część urojona jest równa 0. To samo się dzieje, kiedy mnożymy przez siebie jakąś liczbę z jej sprzężeniem. Liczbę zespoloną oczywiście. Kiedy mnożymy liczbę zespoloną i jej sprzężenie, co tutaj się dzieje? Mamy teraz, może w nolince, r kwadrat i mnożymy przez siebie r kwadrat, wyciągam od razu przed nawias i mnożę przez siebie te cisy, czyli mam cis theta razy cis z minus theta. Mnożę je przez siebie i co wiem? Wiem, że cisy przy mnożeniu ich kąty się dodadzą, więc to jest r kwadrat razy cis z theta plus minus theta, czyli to jest cis z zera. A jak wcześniej już pokazaliśmy, cis z zera to jest 1, bo sinus się wyzeruje i cosinus zostanie jako jedynka. I ostatecznie wchodzę na r kwadrat, czyli też całkowicie rzeczywistą liczbę r podniesioną do kwadratu. Także jak widzisz, przy mnożeniu liczby i jej sprzężenia albo dodawaniu liczby z jej sprzężeniem, część urojona takiego wyniku będzie zawsze równa 0, czyli wynik będzie całkowicie rzeczywisty. No dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.